Szanowni Kamiennogórzanie, od kilku tygodni towarzyszy nam hasło i nakaz: zostań w domu. Niestety, także w te święta będziemy musieli się do niego zastosować. Dlatego te święta będą zupełnie inne, zupełnie nie takie jak te, które znamy z przeszłości. Bo czas jest, proszę Państwa, zupełnie inny. To czas szalejącej epidemii. To czas właśnie ograniczeń i nakazów, które zmuszają nas do tego, żebyśmy nawet w pewnym sensie zawiesili nasze odwieczne tradycje. Zatem nie będzie w tym roku święcenia pokarmów, nie będzie wielkich rodzinnych spotkań, nie będzie spotkań w gronie przyjaciół czy znajomych. Zostaniemy, proszę Państwa, w domu. Ja wiem, że Wy, podobnie jak ja, spędzicie ten czas w gronie tylko najbliższej rodziny. Apeluję o to i proszę. A jednocześnie, mimo tych wszystkich ograniczeń, mimo tych wszystkich nakazów i tej obawy, że każdego z nas może sięgnąć choroba, życzę Państwu przede wszystkim optymizmu, wiary w to, że będzie lepiej, przekonania, że niedługo wrócimy do normalności. Oczywiście zdrowia Państwu życzę. Zdrowia Wam, Waszym rodzinom, wszystkim Kamiennogórzanom.